Spółka komunalna Inneco zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zamontowała tablice informacyjne na wiatach śmietnikowych. Podpowiadają one mieszkańcom, jak segregować odpady, ponieważ jest z tym duży kłopot. A żeby zachęcić gorzowian do lepszej segregacji śmieci, Inneco od 1 lipca rozpoczyna konkurs Zostań ekobohaterem. Stwierdziliśmy, że jednym z problemów, który obserwujemy w altanach śmieciowych, w altanach odpadowych, jest to, że nie chcemy myśleć o odpadach. Odpady są brzydkie, one są nieciekawe. Równocześnie przestaliśmy na to zwracać uwagę i tam wokół tych altan odpadowych jest niezbyt duży porządek. Spróbowaliśmy siąść wspólnie i zastanowić się, czy jesteśmy w stanie wymyślić taką akcję dedykowaną dla mieszkańców, która zachęciłaby nie tylko do lepszej segregacji, oczywiście to też jest elementem tej akcji, ale także do pewnego bardziej troskliwego podejścia do altan, bo właśnie w myśl tej zasady, jeżeli będzie porządek wokół altan, to może i segregacja też się poprawi. Powstał nowy pomysł na komunikację z mieszkańcami, dlatego że na podstawie tej diagnozy stwierdziliśmy, że tak naprawdę większość osób nie wie, jak segregować odpady, nie ma na to pomysłu, są nieczytelne informacje i tak właśnie powstał pomysł projekt Eko Bohater. Te tablice służą do komunikacji postaci, także będziemy mieli, gdzie wyrzucamy opakowania szklane, gdzie wyrzucamy opakowania plastikowe, papierowe i tekturowe, a także do jakiego pojemnika trzeba wrzucić opakowania biodegradalne. Konkurs potrwa do 1 lutego 2020 roku. Przewidziano w nim liczne nagrody, przy czym nagroda główna ma wartość 70 tysięcy złotych i są to podziemne pojemniki na odpady lub nowe altany śmietnikowe. Pomysł Inneco popiera Związek Celowy Gmin MG6. Ja się bardzo cieszę, że takie akcje operatorzy nasi podejmują. Mimo tego, że nie mają tego wprost zapisane w swoich własnych budżetach zadaniowych, realizują te zadania. My się będziemy przeglądali, bo staramy się też włączać w takie akcje i też w sposób pozytywny mieszkańców do tego segregowania namawiać. No niestety, jak wyjdzie nowelizacja ustawy, wszyscy będziemy musieli segregować, więc wtedy im szybciej się tego nauczymy, im szybciej będzie to przychodziło nam prawidłowo, tym mniej kar w przyszłości. Konkurs Zostań ekobohaterem ma charakter pilotażowy i obowiązuje na obszarach Gorzowa, gdzie Inneco odbiera odpady.